opowiedz nam o nowym singlu, wracając. Czym się dzielisz z publicznością? Myślę, że dzielę się myślą o tym, że wszystko jest wciąż w ruchu i zarówno w życiu i w sobie wewnętrznie cały czas jesteśmy w jakimś ruchu. Z jednej strony wracamy do siebie, z drugiej strony wychodzimy z siebie. Ale tak naprawdę to jest piosenka o relacjach i o dawaniu sobie przestrzeni i o tym, że czasami trzeba puścić się wolno, żeby chętniej żyć dalej razem. Inspiracją do tekstu było nagranie chóru z Ukrainy. Opowiesz nam o tym, jak to się wydarzyło? To był w ogóle trochę przypadek, bo producent tej piosenki, Kuba, zanim zaczęliśmy pracę, po prostu poszedł robić kawę i powiedział mi: zobacz, tu jest taka kubka sampli, możesz wybierać. I ja po prostu tak intuicyjnie wybrałam akurat te śpiewy. To były dziewczyny, które Kuba nagrał, jak pojechał uczyć do Lwowa jakby jazzu, ale zaczął nagrywać to, co one jakby reprezentują swoją kulturą. I z tego sampla jakby powstała cała taka kołomyjka, która była podstawą do utworu. Ale faktycznie parę miesięcy później wybuchła wojna i szczerze powiedziawszy, ten utwór o odchodzeniu i wracaniu i spodziewaniu się bycia w tym samym miejscu za jakiś czas nabrało w ogóle innego ciężaru. Chociaż utwór nie był planowany o tym, żeby jakkolwiek ilustrował, prawda, migracyjną sytuację, to trochę tak się stało, bo ten chór w tle no, dociążył tematyczność. Udało mi się spotkać z Janą, z dziewczyną, która śpiewa w tym chórze. To w zasadzie nie jest jakiś duży chór, tam było kilka dziewczyn, które po prostu sobie siedziały na zajęciach. Natomiast te głosy są takie potężne. I Jana przyjechała do Warszawy parę dni po wybuchu wojny i spotkałyśmy się podczas koncertu charytatywnego na rzecz pomocy w Jasmine, gdzie ona otwierała koncert taką pieśnią. No, wszyscy płakali na tej pieśni, to było coś. I wtedy przetłumaczyła mi w ogóle tekst tego sampla, ja jej opowiedziałam, o czym jest ten utwór. To było mocne spotkanie. Na albumie jest 13 piosenek pochodzących z ostatnich 3 lat, trochę jest takich super nowych, trochę tych zaczętych jeszcze w pandemię. I produkcje, to jest w ogóle trudne pytanie, takie bardzo obszerne, bo dla mnie jakby ta odpowiedź mogłaby zająć 2 godziny, co w zasadzie na tej płycie się znajduje. Ale jest kilku producentów, jest trochę gości, jest dużo piosenek o miłości, ale też trochę piosenek społecznych. Gatunkowo myślę, że z jednej strony jest duża taka podstawa hip-hopowa, ale jednak też są momenty ballad bardzo chyba popowych, więc no, dużo się dzieje, dużo się dzieje.